Znowu ta sama ta. Co ta sama? Rób, drzewko. Dzisiaj robimy trening nóg. Peter dzisiaj kurwa wypierdala 302. Mało lat. Mateunio. Mateunio. Jeszcze wszystko upierdol, kurwa, koszulkę do prania weźmiesz. Ciągnij. Weź sobie jedną rękę tak przetrzyj, żebyś miał ten. Ciągnij. Czujesz różnicę? A ja. Kurwa, to na marcu będzie pięknie. Wiesz, tu jest łap jeszcze. O kurwa. Dobra. Że kto jedziesz na martwy jeszcze ty. Mati. No przecież to daje od chuja. Jeszcze nos se posmaruj. Zrób se taką długą lonię. Mati. A jak? Jest dzisiaj siła. Dwa. Gdzie rekord? No. 120? 120? Nie, ja 120. Zestrój. Spróbujemy.
Znowu 20%, kurwa, co nie ładujesz tego telefonu? Dzisiaj kurwa 200 pyknie, tak coś czuję. Razie W. Żeż mi tu kurwa nie jednął w razie W. Mateunio, żeż mi tu nie jednął w razie W. Nie, no jak powinieneś pierdolnąć. Tylko jak jedniesz raz, to nie wal dwa. A jak? Dawaj, dawaj, dawaj. Co, nie? Czy za szybko? Nie? Okej, jeżeli tu dotarliście, to znaczy, że jesteśmy prawie na końcu tego materiału. Mam nadzieję, że obejrzeliście to, co dla was przygotowałem z wczorajszego treningu. Przepraszam, nóg, a mianowicie przysiadów. To był klucz wczorajszego treningu. Więc zacznijmy od początku. Co się tam stało w tym treningu? Tak naprawdę cały trening oceniam bardzo pozytywnie, bardzo fajnie. Te 200 kg, które na samym końcu nie wyszły, to tak naprawdę się tym totalnie przejmuję, bo wszystko wcześniej było idealnie. To 200 kg tylko i wyłącznie nie zaliczyłem z czystego rozsądku. Wiedziałem, że nie ma sensu się szarpać, bo mogło to przynieść więcej po prostu niekorzyści jak korzyści, więc stwierdziłem, że odpuszczę. Elementy rozgrzewkowe, ok. Pierwsze tam jakieś ciężary takie też rozgrzewkowe, ok. Badałem cały czas, czy coś mnie nie boli, czy coś jest nie naciągnięte. Po prostu badałem swoje ciało, czy wszystko jest ok. Tak naprawdę wszystko szło jak po sznurku. 60 kg, 100 kg, 140 kg, 180 kg. 140 kg już mogę zaliczyć do jakichś tam cięższych ciężarów, jeżeli chodzi o mnie, bo 4 tygodnie temu, jak zaczynałem po tej długiej przerwie trening nóg, to 140 robiłem chyba na 2 powtórzenia maksymalnie. To bardzo było ciężkie. Wczoraj, szkoda, że tego materiału nie ma, oczywiście w teorii było nagrywane, w praktyce nie, więc tego materiału nie zobaczycie, ale jestem najbardziej zadowolony właśnie z tego podejścia. Ciężar latał mega dynamicznie, stabilizacja, wszystko, no tak naprawdę to były idealne powtórzenia, idealne podejście po prostu. 180, tutaj już miałem bardzo dużą pewność, bo wiedziałem, że ta siła jest o wiele większa jak była. 180 do góry, odejście. Czułem się mega komfortowo, stabilnie. Zacząłem schodzić mało, znaczy czułem ten ciężar, ale wiedziałem, że jest ok. No i 3 powtórzenia. Po 180 też tak naprawdę, tak jak wspomniałem, przed momentem wszystko szło jak po sznurku, więc te 180 tylko i wyłącznie dało taką pieczątkę do jakby pójścia dalej.
Więc to było oczywiste, że założę te 200 kg, założyłem 200 kg. Przy oderwaniu ze stojaków nie czułem tego ciężaru, ale później zaczęły się schody. Schody, tak naprawdę prosta rzecz, stabilizacja tutaj zawiodła. Jakbym miał to jakoś opisać tak obrazowo, to coś na zasadzie, jakby mi ktoś wyłączył po prostu stabilizację i górną część ciała, po prostu nie czułem jej. Nie czułem kontroli tej sztangi, więc stwierdziłem, że chyba raczej nie ma sensu się z tym szarpać, bo tak naprawdę wydaje mi się, że skończyłoby się to albo złamaniem, na zasadzie, żeby mnie po prostu sztanga złamała do przodu, bym się przechylił i sztanga by spadła. Albo by się to skończyło nieutrzymaniem jej, czyli po prostu poleciałby mi po plecach. Także wybrałem chyba najlepszą opcję, czyli odpuszczenie tego ciężaru, bo na ten ciężar przyjdzie czas i także nie było sensu w ogóle jakiejś tam większej rozkminki, tak? Do tego widzieliście, że to trwały naprawdę sekundy, moja decyzja, i podjąłem taką, że odpuszczam. Po co się szarpać, tak? Jeżeli za tydzień mogę to zrobić bez problemu i zrobię to bezpiecznie i bez żadnych kontuzji. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że przetrwaliście jeszcze te 4 minuty. No i dzisiaj robimy trening martwych, ale o tym będę opowiadał przy najbliższej okazji, tak naprawdę pewnie jutro, bo jutro będę to składał i w niedzielę pewnie ten materiał z martwych pójdzie, albo nawet jutro jeszcze. Także zobaczymy. Trzymajcie się, Songo F. Heja!